No i coś takiego chciałbym mieć właśnie na iPhone'ie. Cześć, z tej strony Mateusz, jak widzicie po tytule tego filmu, dziś porozmawiamy sobie na temat jailbreaka, ale nie będę wam tutaj robił żadnego poradnika, tutoriala, jak zrobić jakiegoś jailbreaka na iPhone'ie. Natomiast bazując na moich kilkuletnich doświadczeniach z tym, że miałem jailbreaka kiedyś na iPhone'ie, chciałbym wam powiedzieć, co bym właśnie wziął z tego rozszerzenia na swój telefon teraz. Woli ścisłości, historia jailbreaka na iPhone'ie sięga gdzieś 10, może nawet 12 lat obecnie. Natomiast od dobrych kilku lat on tak naprawdę traci na popularności z prostej przyczyny. Coraz to więcej rzeczy, rozszerzeń, które były właśnie na iPhone'ie dostępne tylko po zainstalowaniu, a raczej zrobieniu jailbreaka, jest już po prostu zaimplementowane w oryginalny iOS. Tym mówiąc, to wygląda tak, jakby ktoś z Apple siedział właśnie w Cupertino z zainstalowanym jailbreakiem na swoim iPhone'ie i mówił do Tima: ej, słuchaj, to może być fajne, to się ludziom podoba, weźmy to i włóżmy do oryginalnego iOS'a. No bo w gruncie rzeczy, i nawet nie jest to tylko moja opinia, na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo dużo rzeczy pojawiło się właśnie w oryginalnym systemie, w iOS-ie, które już wcześniej były właśnie dostępne na iPhone'y, jeśli ktoś zrobił sobie jailbreaka. Nie będę tutaj już wam wspominał o czasach, w których instalowało się jailbreaka tylko po to, aby mieć darmowe aplikacje z CD na iPhone'ie. Ściągało się specjalny App Store, dzięki któremu mogliśmy mieć totalnie za darmo większość aplikacji, które były po prostu dostępne płatnie w App Store. Natomiast oprócz tego procederu było sporo fajnych rzeczy, dzięki którym można było naprawdę rozszerzyć sobie funkcjonalność tego telefonu. No i ja osobiście dla tych rzeczy przez wiele lat miałem właśnie tego jailbreaka. Natomiast teraz już podchodzę do tego tak, że jakoś bez tego przeżyję, bez tych dodatkowych funkcji, bo po prostu nie chcę mi się bawić instalację tego w ewentualną reinstalację przy jakichś update'ach, czy przy większych nawet update'ach z na przykład 12 na 13 i tak dalej. Ale wiem, że jest spora grupa osób, która ciągle to robi i w zasadzie nie mam do tego żadnych zastrzeżeń, bo jeśli ktoś tak lubi, no to czemu nie? Prawda jest też taka, że nie wszyscy powinni się zabierać za to. Może nie jest to jakaś mega trudna procedura i te tutoriale na YouTubie pokazują, że w zasadzie w kilkanaście minut można sobie zjailbreakować takiego iPhone'a, natomiast generalnie trzeba to robić z głową, bo można sobie po prostu namieszać w tym telefonie i go tak naprawdę uziemić. Dodatkowo, jak na przykład nam się zepsuje taki iPhone, to nie możemy go z jailbreakiem oddać do serwisu, bo po prostu serwis ma prawo nie przyjąć go nam. Także generalnie tutaj na przyszłość zalecam wam robić tego jailbreaka, jeśli wiecie, jesteście pewni, że umiecie sobie poradzić z ewentualnymi błędami i tak dalej. Natomiast przechodząc już do setna dzisiejszego filmu, chciałem wam pokazać te rzeczy, które ciągle skopiowałbym właśnie z jailbreaka na swojego iPhone'a do iOS'a, bo są naprawdę fajne. Część z tych rzeczy jest bardziej bajerancka, efektowna, ale druga część jest funkcjonalna i po prostu efektywna, przynajmniej się tak wydaje w codziennym użytkowaniu, także zobaczcie sobie te moje propozycje, no i dajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie, czy chcielibyście dla nich robić na przykład jailbreaka, czy też to olewacie. A jeśli oczywiście ten film wam się spodoba, to gorąco was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby po prostu nie przegapić żadnego nowego filmu. Zaczynamy od rzeczy, której na pewno większości z was brakuje, a mianowicie możliwość zabezpieczenia pojedynczych aplikacji, folderów, czy na przykład aplikacji zdjęcia hasłem, czy w ogóle pinem, bądź w lepszym wypadku Face ID albo Touch ID w zależności od modelu. To jest coś, na co użytkownicy Apple bardzo długo czekają, no bo sytuacji, w której dajemy na przykład komuś naszego iPhone'a, oczywiście możemy włączyć dostęp nadzorowany, natomiast generalnie jest to strasznie upierdliwe i zdecydowanie lepiej by było, jakby po prostu móc zabezpieczyć poszczególne aplikacje, i to oczywiście można zrobić za pomocą jailbreaka. Natomiast dziw bierze, że ciągle Apple tego nie zaimplementowało do oficjalnego systemu. To musi, wydaje mi się, wychodzić z jakiejś polityki Apple, która po prostu nie chce takich rozwiązań, no bo generalnie to wcale nie jest trudne. Apple jak chce, to zabezpiecza poszczególne aplikacje, a raczej daje możliwość deweloperom zabezpieczania tych aplikacji, na przykład choćby 1Password czy jakieś aplikacje bankowe i tak dalej. Same notatki systemowe od Apple też są zabezpieczane Face ID na przykład, więc z tym nie masz większego problemu. Szkoda, że po prostu my jako użytkownicy nie mamy takiej pełnej dowolności. Kolejna rzecz z tych bardziej efektywnych to to, że nie możemy sobie włączyć orientacji poziomej w oryginalnym iOS-ie i to jest dość duża szkoda, bo używanie tych większych iPhone'ów powoduje, no że fajnie by było móc je trzymać po prostu w poziomie. Niestety Apple tego nie przewiduje w oryginalnym iOS-ie, no i trzeba sobie po prostu go jailbreakować, zainstalować odpowiednie rozszerzenie, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z naszego iPhone'a jak z iPada. Inna sprawa to też dodatkowe funkcje klawiatury. Jeśli dużo piszecie na iPhone'ie, to może wam pewnych rzeczy brakować. Oczywiście Apple z roku na rok usprawnia tą klawiaturę. Może o tym świadczyć fakt, że w ostatnim iOS-ie przecież została dodana ta funkcja znana z Androida, czyli te pisanie chociażby palcem po klawiaturze. Natomiast generalnie można by zastosować tu jakieś dodatkowe klawisze, dzięki którym można by szybciej wycinać, wklejać, kopiować jakieś teksty. Bo to też oczywiście jest możliwe po zainstalowaniu tego rozszerzenia. No i generalnie z tych bardziej efektywnych rzeczy to by było tyle. Natomiast jest sporo bajerów, które mi osobiście się podobają.
mam i które nie bym widział w iOSie, ale nie wykluczam tego, że jakbyście się dobrze zapoznali z wszystkimi rozszerzeniami, które oferuje Jailbreak, to jeszcze byście sporo do tego dołożyli. To już bardziej zależy od nas, jak chcemy mocno personalizować tego swojego iPhone'a i wydaje mi się, że to zależy z tego, jak długo na przykład korzystaliście z Androida, gdzie ta personalizacja jest bardzo, bardzo wysoka. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to mi na przykład się bardzo podoba Barrel Roll, dzięki któremu możemy sobie w inny sposób zmieniać po prostu ikonki na iPhone'ie, a raczej przechodzić pomiędzy po prostu pulpitami, pomiędzy widokami. Tu po zainstalowaniu tego rozszerzenia macie sporo możliwości, jakby te ikonki mają po prostu przeskakiwać, czy ma być to jakieś kółko, czy mają jakoś skakać i tak dalej, i tak dalej. Także możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejna rzecz, jeśli mówimy o ekranach, to ruchome tapety. Oczywiście w Apple można w małym stopniu sobie zrobić taką ruchomą tapetę, natomiast wygląda to słabo. W sensie wolałbym coś, aby się z tyłu mocniej ruszało. Widziałem kilka tapet, które naprawdę bardzo fajnie wyglądają, jak się je właśnie ruszy. No i z tyłu mogłyby chociażby jakieś bąbelki przepływać i tak dalej, i tak dalej. Zdaję sobie sprawę, że niektórych z Was mogłoby to denerwować, no ale to jest oczywiście kwestia tego, co byście sobie ustawili, bo oczywiście też można sobie ustawić statyczną tapetę, z którą nie ma żadnego problemu. Inna sprawa to jeszcze widok zablokowanego ekranu. Okej, Apple od kilku iOS-ów bardzo mocno stawia na ten ekran, dodaje tam generalnie możliwości patrzenia, podglądania różnych rzeczy bez zalogowania się jakby do iPhone'a, natomiast ciągle wydaje mi się, że można by tam więcej rzeczy wrzucić, oprócz oczywiście samych powiadomień. Generalnie jakby ktoś na przykład chciał pogodę też sprawdzić, to mogłoby być to fajnie dodane, tak jak to może mieć miejsce po prostu na iPhone'ie z Jailbreakiem. No i sporo innych rzeczy typu widgety jakieś można też sobie poustawiać, ale co, już powiem Wam, że mniej pałam do tego optymizmem, bo bardziej byśmy się po prostu skłaniali w stronę telefonu z Androidem. I w zasadzie jeśli o mnie chodzi, to tyle z tych takich głównych rzeczy, które naprawdę chciałbym mieć na iPhone'ie, żeby była możliwość takiej jakby personalizacji czy dodania dodatkowych funkcji. Natomiast tak jak Wam mówię, jeśli posiedzielibyście sobie dłużej na jakichś forach i poszukali po prostu różnych tweaków z tego Jailbreaka, to na pewno znaleźlibyście kolejne rozszerzenia, które Wam akurat by się podobały. No i pewnie też chętnie byście widzieli coś po prostu takiego w iOSie. Mam nadzieję, że jeszcze część rzeczy, przynajmniej tych bardziej użytecznych, przejdzie kiedyś do iOS-a. Przynajmniej to dowolne logowanie się za pomocą Face ID czy jakiegoś kodu blokady po prostu do poszczególnych folderów czy apek, to by było naprawdę fajne. Natomiast czy tak będzie, no ciężko mi powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie, jakie Wy macie zdanie na temat tego Jailbreaka. No a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!